Szanowni Państwo, swoją informację, którą rozpocznę od przede wszystkim takiej informacji, która zasygnalizowana była w mediach, może źle mówię w mediach, ale na spotkaniu z okazji Dni Sławy, a chciałem dzisiaj przedstawić, nie wypowiadałem się na ten temat w żadnej gazecie, w żadnych przedstawicielstwach medialnych. Chciałem powiedzieć na temat zmiany struktur zatrudnienia w naszej spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji z dniem 30 czerwca. Zakończyła się działalność na stanowisko prezesa pana Kazimierza Chęsa. Pan Kazimierz Chęs, bo w tym przeddzień, czyli 29, odbyło się zgromadzenie ogólne wspólników, ale rada nadzorcza następnego dnia i po uzyskaniu absolutorium wszystkich, powiedzmy sobie, tych procedur, które są wymagane poprzez działanie, podsumowanie całego roku finansowego działalności spółki, pan Kęs nie przyjął propozycji zawarcia na 5 lat następnego kontraktu menadżerskiego. Stanąłem przed dylematem, co z tym faktem zrobić, ponieważ następny dzień to była sobota, niedziela, a powiem uczciwie, że nie widzę działalności spółki, nie widziałem działalności spółki bez nowego szefa. Po analizie sytuacji z Radą Nadzorczą i po przedyskutowaniu tematu zaproponowałem stanowisko prezesa panu skarbnikowi, panu Perwaszewskiemu Jarosławowi i umówiliśmy się w takiej, mogę powiedzieć, umowie dżentelmeńskiej, że dajemy sobie, właściwie ja daję kwartał panu Perwaszewskiemu na rozpatrzenie, rozpoznanie tego tematu działalności spółki i nie ukrywam, że pan Perwaszewski jako skarbnik gminy i jako przewodniczący Rady Nadzorczej przez wiele lat jest doskonale zorientowany w sytuacjach działalności i proceduralnej i finansowej naszej spółki, więc doszedłem do wniosku, że byłoby chyba nieszczęśliwym rozwiązaniem, gdybym teraz ogłaszał konkurs na rok przed zakończeniem kadencji po pierwsze, a po drugie, kiedy rozpoczynamy największą batalię inwestycyjną, czyli realizację wniosku na 109 milionów netto, wniosku ekologicznego, o którym Państwo już widzieliście dawno. Byłoby to chyba nieszczęśliwym rozwiązaniem, gdybym szukał nowego człowieka. Mam pana Perwaszewskiego w tej chwili jako prezesa spółki. Pan Perwaszewski do końca września ma się mi określić, czy przyjmuje do dalszej działalności to stanowisko, pełnienie tego stanowiska. Natomiast ja na sesji, już prawdopodobnie w zależności od tego, chyba nie zdążę, ale na sesji październikowej, jeżeli pan Perwaszewski zaakceptuje te warunki, będę składał do Państwa, na Państwa ręce wniosek o odwołanie pana skarbnika, ponieważ on już w tej chwili będzie pełnił funkcję prezesa naszej spółki. Co do istnienia działalności, zabezpieczenia działalności naszej tutaj tego stanowiska skarbnika i pełnienia funkcji skarbnika, myślę, że poradzimy sobie też w miarę przede wszystkim we własnym tutaj działaniu. Nie będę robił konkursu na skarbnika. W ramach awansu będę chciał pracownika tutaj naszego awansować, ale też sobie daliśmy do końca września czas. Słuchajcie Państwo, są to strategiczne stanowiska w gminie i nie ukrywam, że ten kwartał jest takim czasem częściowym, w którym rozpoznajemy się w tematach, rozpoznaje osoba jedna, druga, odpowiedzialność jeszcze większą, jaka była do tej pory.
i tą odpowiedzialność będzie musiała ta osoba już przedłożyć na realizację 5-letniego kontraktu. Szanowni Państwo, tyle ode mnie. Mogę powiedzieć, że z dniem dzisiejszym jestem otwarty do składania informacji dla mediów. Powiedziałem, że nie będę nikomu udostępniał tej informacji, choć głos głupował, że się nie będę już gdzieś tam wypisywał różne cuda, ale ja nie wypowiadałem się do momentu, jak nie przedstawię Wysokiej Radzie tego swojego stanowiska i decyzji. Szanowni Państwo, na dzisiaj mogę też Państwu przekazać informację, że jesteśmy już po pierwszym przetargu, pan prezes jest po pierwszym przetargu na inżyniera kontraktu całego wniosku. Jest 5 ofert, które to oferty oscylują w przedziale finansowym, proszę tylko posłuchać, od 1 700 000 do 3 800 000. To są okrutnie duże sumy dla nas, ale przede wszystkim rozrzut jest bardzo duży. I tutaj no, jest i dla pana prezesa, i dla mecenasów dość duży, albo twardy orzech do zgryzienia, bo trzeba będzie to przeanalizować i pewność, ponieważ inżynier kontraktu będzie prowadził inwestycje, jak gdyby zastępczy inwestor, natomiast będzie też rozliczał i odpowiadał w naszym imieniu, spółki przed różnymi organami, które będą żądały też informacji, no, rozliczeń, a przede wszystkim właściwego prowadzenia inwestycji. To jest pierwsza rzecz. Teraz inżynier kontraktu, jeżeli zostanie wybrany, rusza pierwszy przetarg na inwestycje, które fizycznie już będą wykonywane. Dzisiaj nie chciałbym Państwa informować o tym, ale na pewno będziemy chcieli, żeby te inwestycje były jak gdyby przyspieszeniem całego programu, bo jak wiecie, do 2023 roku musimy się rozliczyć w 100% z funduszy, które otrzymaliśmy z tak zwanego wsparcia europejskiego poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. To może na ten temat, a jeszcze jest jeden temat. W pierwszych zadaniach tej inwestycji, tej realizacji wniosku była przede wszystkim modernizacja, rozbudowa naszego zakładu, czyli oczyszczalni. I między innymi w programie, w tak zwanych pieniądzach albo finansach kwalifikowanych jest między innymi rozbudowa, modernizacja budynku oczyszczalni, ponieważ ten budynek już jest za mały dla tej grupy ludzi i dla tego, co będzie jeszcze budowane, ponieważ będzie budowana jeszcze jedna oczyszczalnia ścieków w Prążkowie, stacja uzdatniania w Kuźnicy. To, co Państwo wiecie, są to duże cyfry, bo prawie 100 km rury kanalizacyjnej, prawie 50 km rury wodociągowej, 54 przepompownie ścieków. Będą te zadania poukładane chronologicznie i w harmonogramie. Też będziemy chcieli Państwu przedstawić, to już mamy gotowe w tej chwili, ale inżynier kontraktu by musiał się do tego przymierzyć. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze zadanie, czyli ta modernizacja, rozbudowa zakładu, żeby to serce, to jądro mogło już dobrze pracować, jest na to 2 miliony złotych z funduszy kwalifikowanych. Jest w tej chwili taka propozycja, my tą propozycję już analizujemy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, żeby tej rozbudowy nie robić tam, gdzie jest w tej chwili zakład, a żeby pobudować budynek administracyjny na terenie, który znajduje się przy Henryka Pobożnego, przy szkole, która w tej chwili już przestała działać. Jak Państwo pamiętacie, dla budynku szkolnego jest koncepcja prowadzenia działalności opieki społecznej, biblioteki i domu kultury, ale cała działka, która się obok znajduje, byłaby w tej chwili, mogłaby być podzielona na budynek administracyjny i parking dla budynku administracyjnego i dla przyszłej kultury i biblioteki. I zostałby cały teren tego boiska, które jest w tej chwili utwardzone i myśmy tego nie ruszali do momentu, jakbyśmy nie znaleźli koncepcji na ten temat. Natomiast tutaj byśmy chcieli
przybliżyć ten budynek administracji do społeczeństwa, dla ludzi, którzy przychodzili, wchodzą płacić rachunki i tak dalej tam na długą ulicę, za cmentarz, to jest kawał drogi. Niejednokrotnie spotykałem się z różnymi takimi odgłosami bardzo krytycznymi, że na stare lata nie dość, że płacimy, to jeszcze musimy tam łazić. Więc propozycja byłaby, żeby tu w centrum zrobić takie zagospodarowanie terenu. Oczywiście to nie od nas będzie do końca zależało, tylko od Narodowego Funduszu, czy Narodowy Fundusz pójdzie na to rozwiązanie. Bo my mamy projekt, który jest zaakceptowany przez Narodowy Fundusz, a teraz chcemy wyjąć z tego projektu modernizację, tu zrobić budynek nowy, a tamten budynek zostawić w ramach technologii i technicznego zabezpieczenia dla ludzi, którzy będą tylko się zajmowali obsługą oczyszczalni, instalacji wodociągowych i tak zwana brygada remontowa by się tam znajdowała. Będziemy Państwa informować, bo jesteśmy umówieni na 11 września w Narodowym Funduszu w Warszawie. Będziemy chcieli ten temat jeszcze raz omówić i z prezesem, i z kierownikiem inwestycji. Szanowni Państwo, tyle może na ten czas, na tej informacji przede wszystkim o zmianach tej struktury zarządzania.